Cześć, witajcie ponownie na kanale La Rose. Dzisiaj przybliżę Wam polską markę Senel. Mam nadzieję, że przede wszystkim w tym filmie będziecie miały podsumowanie produktów, które bardzo lubimy, cenimy w swojej pielęgnacji. Ja tych produktów użyłam już od ponad 2 lat, więc wszystko tak naprawdę przetestowałam. Chciałam Wam zrobić ogromne podsumowanie tej marki i przybliżyć zarówno kosmetyki do pielęgnacji twarzy, jak i ciała, ponieważ pojawi się również szczotka do pielęgnacji, którą możecie używać na sucho oraz na mokro, więc są dwie techniki. Przede wszystkim mam nadzieję, że obejrzałyście 2 ostatnie filmy o propolisie i wiosennej pielęgnacji, bo one zdecydowanie Wam przybliżą, jak zmienić tą pielęgnację, jak ukoić, jak zregenerować, więc na tym kanale, subskrybując nas na bieżąco, będziecie miały informacje o topowych markach, przede wszystkim dobrych jakościowo kosmetykach z cudownym składem, mocno przebadane pod kątem skuteczności przez naszą gościę kosmetolog, więc mam nadzieję, że widzimy się za chwilę. Marka Senel mocno inspiruje się naturą i przede wszystkim porami roku, więc na pewno zauważycie, że konkretne kosmetyki są dedykowane odpowiedniej porze roku, bo faktycznie nasza pielęgnacja się też mocno zmienia. Ostatnio Wam robiłyśmy film poświęcony wiosennej pielęgnacji, gdzie sięgamy po kosmetyki o lżejszej konsystencji, to są silnie nawilżające produkty. Natomiast marka Senel swoją filozofią przede wszystkim przybliża kosmetyki do konkretnej pory roku, żebyśmy po prostu miały jasność w naszej pielęgnacji, żebyśmy mogły dedykować po prostu odpowiedniej porze roku konkretne kosmetyki. To jest bardzo przyjemne, bardzo przede wszystkim przydatne w naszej pielęgnacji, bo nawet patrząc na to, jakie konsystencje mają te produkty, mocno będą odpowiadały Waszej skórze na przykład zimą, a niektóre bardziej na przykład latem, kiedy są po prostu lżejsze, natomiast są też bardzo uniwersalne pod kątem stosowania, ponieważ czasami nawet latem nam się skóra mocno przesusza, wymaga regeneracji, ujędrnienia na bieżąco, więc myślę, że możecie tutaj miksować. Natomiast zapachy też się różnią, więc na pewno będą niektóre Wam się po prostu kojarzyły bardziej z latem, niektóre z wiosną. I zacznę od mojego kultowego kosmetyku, który ma fantastyczne skład, ale przede wszystkim działanie rozpromieniające, faktycznie ujędrniające mocno skórę. No i to jest już moja 3., 4. butelka, naprawdę nie liczę, bo to jest taki mój kosmetyk basicowy, który bardzo lubię, regularnie do niego wracam, więc to nie będzie zaskoczeniem, jeżeli Wam pokażę rewitalizujące serum przeciwzmarszczkowe z 4% witaminą C. To jest, słuchajcie, kosmetyk, który mocno rozjaśnia naszą skórę, rewitalizuje i moim zdaniem bardzo ładnie upiększa skórę, rozjaśnia. To jest kosmetyk, który na pewno Wam się sprawdzi w pielęgnacji wieczornej, ponieważ ma taką olejową konsystencję, bardzo taką przyjemną, lekką. To jest kosmetyk, który mimo, że jest w formie olejku, jest bardzo leciutki. Przede wszystkim sprawdzi Wam się do masażu, ponieważ skóra lubi poślizg, jak jest masowana. Przede wszystkim wtedy się mocno ujędrnia. Senel wypuściło swój roller. I to jest też przede wszystkim bardzo fajny sposób na to, żeby zdjąć opuchliznę, obrzęki na przykład ze skóry, żeby ładnie ją wygładzić. A przede wszystkim, co mi się też niezmiernie podoba w używaniu rollera, to to, że faktycznie mocno ujędrniamy skórę, tak liftingujemy. Jeszcze jak włożycie na kilka sekund do lodówki, muszę Wam powiedzieć, że na pewno będziecie zadowolone pod kątem działania. I przede wszystkim, jeżeli macie bardzo zmęczone spojrzenie, roller ładnie zdejmuje obrzęki, opuchliznę, przede wszystkim wygładza to spojrzenie i od razu w magiczny sposób zdejmuje opuchliznę. Wracając do olejku, w składzie mamy stechiol, który bardzo ładnie wygładza zmarszczki, przede wszystkim rewitalizuje tą skórę i dlatego właśnie ona dobrze wygląda. I słynny już w wielu produktach marki Senel olej z nasion pomidora, który przede wszystkim przywraca blask w skórze, jest antyoksydacyjny i też taki przywracający ładny koloryt. Więc jeżeli macie z tym problem, to serum będzie dla Was. No i tak jak mówię, już nie liczę buteleczek, ponieważ to jest po prostu taki mój basic. Ja regularnie w każdej porze roku wracam do tego produktu, bo witamina C tak naprawdę lubi się ze skórą przez lato, wiosnę, jesień, zimę. Jest bardzo uniwersalna, ponieważ witamina C po prostu rozświetla, rozjaśnia przebarwienia, no i oczywiście jest mocno przeciwzmarszczkowa. Jeszcze jedna ważna rzecz, jeżeli używacie rollera, to możecie swoją ulubioną maskę w pakcie na przykład nałożyć i ją po prostu dobrze rozprowadzić rollerem, a przy okazji wtłoczyć składniki aktywne zawarte w masce. Roller przede wszystkim ma taką funkcję, mam wrażenie, że rozprostowującą zmarszczki, więc finalnie, jeżeli lubicie maski w pakcie, lubicie olejki, lubicie masaże, Wam się rewelacyjnie sprawdzi w Waszej pielęgnacji. Wracając jeszcze do masażu
twarzy. Oczywiście Senel ma również swój rewitalizujący peeling do twarzy i to jest, słuchajcie, kosmetyk, który tak naprawdę też jest takim basiciem w pielęgnacji, ale mnie mocno zaskoczył pod kątem składu, samej formuły. On faktycznie odnawia, ponieważ złuszcza martwy naskórek i pozwala kolejnym kosmetykom, czyli na przykład masce, serum czy kremie, bardzo ładnie się wchłonąć. I to jest, słuchajcie, taki kosmetyk, który przede wszystkim ma przyjemną konsystencję, delikatne drobinki, więc one absolutnie nie będą przede wszystkim działały na niekorzyść Waszej skóry, czyli ją podrażniały, przesuszały, ponieważ w składzie mamy olej z malin, olej z orzechów włoskich, który ładnie natłuszcza skórę i zmielone łupiny migdała i kokosa. I one są tak drobno zmielone, jednocześnie mam wrażenie, że tak skuteczne, że Wam pięknie wygładzą skórę, ujędrią przede wszystkim i też wykonacie sobie dodatkowo masaż takim produktem. Ładnie pachnie. Podoba mi się w ogóle, jak produkty marki Senel pachną i jest taki przyjemny. Naprawdę ma się ochotę peelingować skórę, ale pamiętajcie, że jeżeli macie na przykład takie podrażnione miejsca, czy na przykład wysyp, jakieś niedoskonałości, omijajcie te okolice. Możecie na przykład masować sobie takim peelingiem policzki, a na przykład nałożyć na skórę twarzy w tych pozostałych miejscach peeling enzymatyczny. Szyja, dekolt, słuchajcie, jeżeli będzie masowana, to tylko Wam się odwdzięczy, będzie przede wszystkim bardzo młodo wyglądać. I ta strefa bardzo często pomijana jest w peelingowaniu. Zastanówcie się jeszcze, jak wykonujecie peeling, nakładacie również na szyję i na przykład na dekolt, no bo rzadziej wykonujemy zdecydowanie peeling ciała, chociaż przy używaniu samoopalaczy, na bieżąco produktów ujędrniających zalecane jest, żeby ten peeling pojawił się raz w tygodniu. To samo dotyczy naszej pielęgnacji twarzy. Natomiast najczęściej korzystamy zamiennie z peelingów enzymatycznych, które delikatnie złuszczają i właśnie takich z drobinkami. Ale muszę Wam powiedzieć, że to jest peeling, który się mocno wyróżnia na tle innych produktów, które testowałam. Bardzo mi się też podoba tubka. W ogóle Senel ma bardzo ładne takie przyjemne opakowanie nawiązujące do natury. I kolejnym kosmetykiem, który... Jak zrobicie porządny peeling i przede wszystkim bardzo ładnie wygładzicie skórę, to nakładajcie, dziewczyny, maski. Maski takie w kremie czy w płachcie powinny się pojawiać minimum 2-3 razy w tygodniu, żeby na bieżąco rewitalizowały, odnawiały naszą skórę. I marka Senel wypuściła taką silnie liftingującą maskę, ale to zaraz u serum jest chyba moim zdaniem najbardziej kultowy kosmetyk marki Senel. Zwłaszcza, że jest to marka, która nie jest na rynku długo, ale naprawdę zawojowała rynek kosmetyczny pod kątem wyszukanych składów. I tutaj pojawia się bakupiol, czyli znany roślinny odpowiednik retinolu. Jeżeli chodzi o moje odczucia na temat tej maski, to ona faktycznie jest liftingująca, ale moim zdaniem pięknie rozświetlająca. Można ją stosować na, moim zdaniem, 3 sposoby. Jako krem pod oczy na noc, mocno rozświetlający, zdejmujący zmęczenie. Przede wszystkim, jeżeli chcecie, żeby po prostu ta strefa wyglądała dobrze pod makijażem, żeby nie była zmęczona. Jesteście po ciężkiej nocy, macie dużo pracy, pęd życia czasami po prostu goni i w tym momencie potrzebujecie takich shotów energetycznych, to ten kosmetyk będzie rewelacyjny. Sama konsystencja produktu jest bardzo przyjemna, bo możecie w kolejnym kroku, na przykład pielęgnacyjnym, zostawić ją na przykład na noc, zaraz po serum zaaplikować odrobinę maski, wmasować ją w skórę twarzy i ona faktycznie będzie Wam ładnie regenerowała i liftingowała skórę na noc. I przede wszystkim to jest taki kosmetyk, który bardzo ładnie Wam rozświetli skórę. On faktycznie zmiękczy ją, ona będzie taka gładka, przyjemna w dotyku, no i ładnie będzie wyglądał na niej makijaż. Natomiast jeżeli macie wyjście, nie macie czasu jej nałożyć na noc albo dzień wcześniej, to możecie użyć tego produktu jako taki produkt bankietowy. Czyli nałożyć na 20 minut, spłukać albo po prostu pozostawić pod makijaż, żeby on dodatkowo Wam rozświetlał make-up, więc no to jest maska naprawdę kultowa. Uwierzcie mi, że jak spróbujecie raz, to będziecie regularnie co najmniej raz w tygodniu używać. Jestem bardzo ciekawa, czy znacie kultowy już krem pod oczy marki Senel z uwagi na jego skład i przede wszystkim działanie takie rewitalizujące. To jest kosmetyk, który ma bardzo silne działanie, ale i lekką konsystencję, co mi się bardzo podoba, ponieważ ten kosmetyk możecie używać zarówno w swojej pielęgnacji wieczornej, porannej. Moim zdaniem jest bardzo uniwersalny, moja przyjaciółka jest jego ogromnym fanem i to jest jej kolejne opakowanie. To jest kosmetyk, który przede wszystkim bardzo ładnie zabezpiecza skórę przed przesuszeniem. Dodatkowo mamy olejek z pestek malin, który no świetnie działa antyoksydacyjnie, właśnie wygładzająco, przeciwzmarszczkowo i olejek z orzechów włoskich, który również natłuszcza tą skórę. I pamiętajcie, że jak używacie na przykład cięższych korek, to takie regenerujące, silnie skoncentrowane kremy będą również świetnie uzupełniać Waszą pielęgnację poranną, więc ja Wam takie kremy polecam. Dodatkowo no, skład jest zachęcający, żeby korzystać z mocno przeciwzmarszczkowego już kosmetyku. Jeżeli macie skórę poszarzałą, czy też mocno dojrzałą, ten krem będzie przepięknie wyglądał na Waszej skórze pod oczami i zauważycie takie wygładzenie. Moja przyjaciółka
Jest po 30, więc już stwierdziła, że to jest taki naprawdę idealny moment, żeby zacząć się używać takich mocno regenerujących kosmetyków. Zwłaszcza, że czasem pojawiają się na przykład sińce pod oczami, więc używamy cięższego korektora, a co za tym idzie, nie chcemy, żeby ta strefa pod oczami się przesuszała. Jeżeli macie takie potrzeby, to ten kosmetyk powinien się przetestować. Obok Resibo, muszę Wam powiedzieć, że to jest jeden z ciekawszych kremów pod oczy, jakie stosowałam. Ja mam taką też świętą trójcę, jeszcze Koi. Więc ja Wam polecam takie kremy, bo one zamiennie będą bardzo ładnie regenerowały Wam skórę pod oczami i faktycznie sprawiały, że ona po prostu nie będzie wyglądała na zmęczoną. No i teraz później przejdziemy do zamykającego naszą pielęgnację kosmetyku, czyli kremu. Do twarzy mamy tak naprawdę trzy kolory, czerwony, żółty i zielony. Dzisiaj Wam przybliżę te dwa. Oba kosmetyki bardzo ładnie, moim zdaniem, wygładzają skórę. One są po prostu lekkie. Najczęściej sięgam po ten i to jest kosmetyk, który... W ogóle z tych kremów wszystkich marki Senel chyba najbardziej lubicie, bo jest wygładzający. Wygładzenie nam jest przede wszystkim potrzebne pod makijażem, kiedy chcemy, żeby nasz makijaż po prostu wyglądał dobrze, żeby na przykład podkład nie zbierał się w zmarszczkach, w liniach mimicznych i potrzebujemy takiego kosmetyku, który przede wszystkim będzie je wypełniał. Więc jeżeli chodzi o krem do twarzy, tutaj mamy wersję właśnie wygładzającą. Mamy kiełki pszenicy, które bardzo ładnie nawilżają skórę, mamy nasiona chia, które wygładzają i ujędrniają, a także olej abisyński. To jest kosmetyk, który bardzo ładnie redukuje również zmęczenie na naszej skórze i to jest, słuchajcie, kosmetyk, który zalicza się do takiego kosmetyku uelastyczniającego, wygładzającego przede wszystkim. Mnie się podoba w ogóle zapach tego kosmetyku. Podoba mi się opakowanie, jest to pompka, więc jest to kosmetyk higieniczny, a dodatkowo struktura kremu mi się podoba, bo jest taka przyjemna, śliska. Więc ładnie będzie Wam się wchłaniał ten kosmetyk i on się nie wchłania i nie pozostawia takiego uczucia, że nic nie macie na skórze, tylko faktycznie skóra jest taka wypielęgnowana, taka mięciutka. To jest kosmetyk, który ja używałam już ponad 2 lata temu, więc jest to kosmetyk kultowy. I jak widzę w poleceniach ogólnie na Instagramie, to najczęściej właśnie pojawia się ten zielony. I czerwony, czyli właśnie taki rewitalizujący, odżywczy. Bo faktycznie, czasami macie wrażenie, że na przykład po używaniu kwasów, retinolu, wasza skóra wymaga po prostu takiego odżywienia. Więc ten kosmetyk nawilża, odżywia i wzmacnia przede wszystkim barierę hydrolipidową, co jest bardzo częste podczas na przykład odbudowywania jej po mocnym oczyszczaniu, używaniu nagminnie szczoteczek sonicznych, peelingowaniu do czyjś skóry, używaniu ręczników. Nawet czasami nieświadomie zdejmujemy sobie tą barierę hydrolipidową i skóra po prostu się mocno przesusza, a tym samym mocno przetłuszcza. Także ona się broni, ponieważ nie ma tej warstwy, nie ma tego zabezpieczenia. Tutaj w składzie mamy olej lniany, olej ze słodkich migdałów i miód z ekologicznych upraw. Muszę Wam powiedzieć, że w mojej skórze, takiej mieszanej z tendencją do na przykład niedoskonałości, bardzo fajnie sprawdza się miód, propolis ogólnie w kosmetykach, więc jeżeli potrzebujecie takiej regeneracji, to ten kosmetyk będzie idealny. I na koniec duża dawka ujędrnienia, czyli balsam i szczotka. Szczotka marki Senel, uwierzcie mi, jest najlepsza, jaką testowałam. Testowałam ponad 5 szczotek i ta mi przypada najbardziej do gustu, ponieważ jest skuteczna, ale to nie są włoski, które Wam ranią skórę, nie pozostawiają takich właśnie zacieków, śladów nieprzyjemnych, przede wszystkim nie sprawiają Wam bólu, ale jest skuteczna, jeżeli chodzi o ujędnianie. Bo po co tak naprawdę szczotkujemy ciało? Po to, żeby je ujędnić, żeby złuścić martwe na skórę, bo taka szczotka również Wam bardzo ładnie wygładza skórę, to jest taki dodatkowy peeling. Tym samym skóra się ujędnia, jest to taki produkt antycelulitowy, bo faktycznie skupiamy się na szczotkowaniu całego ciała, ale z mocniejszym skupieniem się na partiach wymagających, czyli nasze uda, pośladki, brzuch. Więc tam szczotkujemy troszkę dłużej, mocniej. I pamiętajcie o tym, żeby również taką szczotkę oczywiście pielęgnować, czyli zwykła ciepła woda z mydełkiem wystarczy, żebyście po prostu przepłukały taką szczotkę raz na kiedyś, ponieważ tam się dostaje oczywiście Wasz martwy naskórek. Złuszczając na bieżąco, dostaje się właśnie do tych włókien. Tutaj mam akurat włókna roślinne kaktusa agawy, więc bardzo delikatne, jednocześnie skuteczne. No i w parze, w komplecie idzie balsam. To jest ujędrniający balsam, który jest dedykowany takim bardziej chłodnym miesiącom, ale muszę Wam powiedzieć, że jak potrzebujemy regeneracji, potrzebujemy ujędrnienia, tak naprawdę każda pora roku jest wymagająca pod tym kątem, ponieważ latem przygotowujemy skórę, jesienią regenerujemy, więc ten balsam, jeżeli chodzi o skład, działanie, jest fantastyczny na każdą porę roku. Mamy tutaj olej z nasion żurawiny, olej z awokado i masło shi, które bardzo ładnie zabezpiecza skórę. Jest to, słuchajcie, kosmetyk, moim zdaniem, ujędrniający, bardzo przyjemny, pięknie pachnie, ale
uwierzcie mi, jak pomochacie jeden kosmetyk marki Chanel, to się zakochacie w tych nutach zapachowych. Ta linia ogólnie jest bardzo przyjemna, jeżeli chodzi o zimę i faktycznie ona mi się kojarzy tak nastrojowo. Bardzo szybko się wchłania ten balsam, bardzo ładnie ujędrnia i faktycznie jak na przykład użyjecie szczotki, ja wam polecam w ten sposób, że po prostu przed myciem, przed kąpielą szczotkujecie ciało, spłukujecie ten martwy naskórek i nakładacie balsam ujędrniający w takich najbardziej wymagających partiach. Na resztę ciała może iść zwykły olejek, balsam. Także ja wam polecam, ponieważ on jest niezwykle wydajny, ale ja się nigdy z nim nie mogę rozstać, więc zawsze go tak oszczędzam na te partie właśnie wymagające. Także ja wam polecam ogólnie markę Chanel. Od lat używam, od kiedy tak naprawdę został wypuszczony pierwszy kosmetyk. Olejek, słuchajcie, ten makijaż jest fantastyczny. Mają przecudowne żele do mycia twarzy. Ja wam dzisiaj przybliżam takie kultowe kosmetyki, ale oczywiście zajrzyjcie na La Rose, przejrzyjcie sobie, co mamy dostępnego, jeżeli chodzi o markę Chanel. Uzupełniliśmy asortyment, także wszystko jest w komplecie. No i mam nadzieję, że ta recenzja wam przede wszystkim przybliżyła kolejną kultową markę, polską markę i skorzystacie z produktów. Także ja się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnych filmach już w poniedziałek i zaczynamy nowy miesiąc, nowymi kosmetykami, nowymi propozycjami. Ulubieńcy, podsumowania. Także do zobaczenia w kolejnych filmach. Nie zapomnijcie o subskrypcji. Trzymajcie się. Cześć!